Witam Was, moi drodzy, na kanale Będziesz Zaskoczony. Mamy dzisiaj wtorek, godzina 9 rano jest w Edynburgu. W Polsce jest godzina do przodu, także Wy macie tam teraz 10. Znaczy pewnie teraz macie już inną godzinę, bo na pewno oglądacie ten film z jakimś opóźnieniem. Ale patrzcie się, jaka piękna pogoda. Ja wiem, że w Polsce macie upały w tym momencie. Gadałem wczoraj z moimi rodzicami i mówili, że jest tam ponad 30 stopni w cieniu, więc pogoda jest mega, nie? Jest prawdziwe lato macie. A tak jak ja wspominałem, uwielbiam przyrodę, kocham przyrodę, kocham zieleń, drzewa, trawę, kwiaty. No tu sobie jakaś pani z pieskiem spaceruje. Ogólnie Brytyjczycy bardzo lubią zwierzęta. To im trzeba przyznać, że kochają zwierzęta, mają psy, koty i szanują zwierzęta przede wszystkim. Nie zdarzają się tu takie przypadki raczej znęcania nad zwierzętami. Przynajmniej ja nie słyszałem od 12 lat, jak tu mieszkam, żeby gdziekolwiek w mojej okolicy ktokolwiek robił jakąś krzywdę zwierzętom. No i to jest właśnie fajne. Ja kocham zwierzęta. Nie mam psa, ale mam kota. Mam białego kota. Bardzo, bardzo, bardzo przywiązałem się do niego i on się do nas też przywiązał. Słyszycie te ptaszki? Słyszycie, jak śpiewają? Na pewno słyszycie. No, mam nadzieję, że moja kamera i mój mikrofon to wyłapuje, to znaczy mikrofon. No powiem Wam szczerze, takie chwile jak teraz, ja odprowadziłem syna do szkoły, siedzę sobie tutaj na trawie, na takim jakby wzgórzu, można powiedzieć. Jest w tym momencie 13 stopni w cieniu tylko. A mi jest tu bardzo gorąco, no bo słońce świeci mi na twarz. Ogólnie rzecz biorąc, siedzę na takim otwartym słońcu, jak to się mówi. I jest mi naprawdę bardzo ciepło. No zresztą 13 stopni w Szkocji to jest odczuwalne, jakby było, nie wiem, z 18 w Polsce. Ale o tym już mówiłem, ta duża wilgotność, ten mikroklimat tutaj. Wiem, że pokazuję Wam w sumie jeden kadr tylko, ale po prostu ja tak uwielbiam przyrodę, że ciężko mi się jest nie patrzeć. Przepraszam, ja mam alergię, a wszystko kwitnie teraz, więc to nie jest przeziębienie, to jest alergia. Jeszcze raz sobie popatrzcie. Słuchajcie, ja się zastanawiam, co się dzieje z tym światem. Co się dzieje, nie? Ja nie chcę tutaj gadać na temat wrażliwego tematu, jaki ostatnio nęka świat, w sumie od półtora roku gdzieś, ale zastanawiam się tak naprawdę, czemu tak jest, co się dzieje. Słyszałem taką teorię, gdzieś mi wpadła w uszy, taka teoria jednego z francuskich naukowców, tak na marginesie noblistów, i noblistów z dziedziny biologii, noblisty z dziedziny biologii. Nie podam nazwiska, ponieważ nie znam języka francuskiego i na pewno bym nie wymówił tego nazwiska poprawnie, a nie wiem, czy bym w ogóle wymówił. Dla mnie francuski język jest trudny, ponieważ no, nie znam tego języka. W każdym razie ten biolog stwierdził, że jego zdaniem natura upomina się o swoje. A co Wy o tym sądzicie? Czy to, co się dzieje od półtora roku na świecie, czy to są działania natury? Czy natura chce po prostu jakby nam powiedzieć stop, przestańcie mnie niszczyć, czy nie, czy tak nie jest? Jakie jest Wasze zdanie? To co ja teraz powiedziałem, to nie jest moje zdanie. Ja po prostu tylko chciałem wspomnieć to, co powiedział ten francuski biolog. I chciałem po prostu wywołać dyskusję, co Wy sądzicie o jego słowach. Ja mam swoje zdanie na ten temat. No nie będę go w tym filmie poruszał, ale chyba zdecyduję się o tym porozmawiać z Wami. No w każdym razie, słuchajcie, ja mieszkam w Edynburgu, wiecie już o tym. 2 lata nie byłem w Polsce. Nie widziałem rodziców na żywo, tylko przez
przez wideokonferencję, tam przez Instagram czy Messengera, Facebooka. No i to mi nie wystarcza, no bo ja potrzebuję takiego prawdziwego fizycznego kontaktu z rodzicami, a nie tylko poprzez media społecznościowe. No dlaczego nie pojechałem do Polski? No wiadomo dlaczego. No myślę, że domyślacie się dlaczego. No to nie jest takie proste, jak już masz rodzinę, jak już masz syna, żonę. Jest was trójka i wszystkie koszty powiązane, że tak powiem, z przepustkami wyjazdowymi to są trzykrotne przez to. Więc my, gdybyśmy chcieli lecieć do Polski, nie tylko teraz, ale miesiąc temu, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, rok temu, to koszty przepustek, ja to nie chcę nazywać po imieniu, bo prawdopodobnie YouTube nie lubi pewnych słów, ale same koszty przepustek by nas kosztowały 800 funtów. Czyli, moi drodzy, to jest ponad 4000 zł, same przepustki. I w tej cenie nie ma przejazdu. Nie ma kosztów przejazdu, nie ma kosztów biletów lotniczych, czy tam kosztów przejazdu samochodem. I ja to tak wyliczyłem, że gdybyśmy na dzień dzisiejszy chcieli lecieć do Polski, to musimy wydać te 800 funtów na przepustki, plus około 400 na bilety lotnicze, więc 1200 funtów to jest ponad 6000 zł na to, żeby dojechać do Polski, a tam też trzeba z czegoś żyć, wydawać pieniądze, no normalna rzecz, jak się wyjeżdża na wakacje. Poza tym ja sobie nie wyobrażam, żeby objadać moich rodziców, żeby liczyć na to, że oni będą. No słuchajcie, moi drodzy. No właśnie ktoś do mnie zadzwonił. Musiałem przerwać nagrywanie tego filmu i teraz się włączam ponownie. Także przykro mi jest z tego powodu, no bo ja kocham bardzo Polskę i tak naprawdę pewnie będę chciał tam mieszkać w przyszłości, przenieść się z rodziną, z synem i z żoną, kupić lub wybudować jakiś fajny domek i mieszkać w Polsce już tak do emerytury, do końca życia i podróżować też. No Polska, żeby była takim domem, taką bazą, gdzie spędzam większość czasu, a i stamtąd podróżuję. No, także ciekawy jestem, jakie jest wasze zdanie właśnie na temat tego, co powiedział ten francuski noblista. Czy to naprawdę przyroda się upomina o siebie? Czy przyroda nam chce powiedzieć stop, przestańcie mnie niszczyć? Czy raczej powody są inne? Jak będziecie chcieli, żebym nagrał więcej takich filmów na ten temat, co się dzieje na świecie w ciągu od ostatnich 18 miesięcy mniej więcej, no możemy na ten temat porozmawiać. Nie ma żadnego problemu. No to trzymajcie się, moi drodzy, i pozdrawiam was cieplutko.